JPOG też niewyraźnie tutaj wygląda. O, siema wariaty, bliskie. No ej, to jest niedobre, to muszę docenić. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a dzisiaj lecimy ze szkołą stuntów, a w mojej szkole od lewej Maryn. Jestem. Ćwikła. Dzień dobry. Jojek. Obecny. I JPOG. Halo, halo, dzień dobry. Także niektórzy mają w tym momencie lekcje, a my mamy w tym momencie lekcje praktyczne na motocyklach. Wszyscy oczywiście w odstępach idealnych i wszyscy oczywiście przygotowani na to, żeby tutaj nie rozsiewać się złych rzeczy. Także, proszę Państwa, dzisiaj polecimy sobie ze szkołą stuntów. Oczywiście, tylko przypomnę, jeżeli odcinek Wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, wpaść na kanały, na Instagrama, fanpage, na G2 z linku podanego w opisie pod filmem. Także, dobra, pierwszy dzisiaj... Czekajcie chwilkę, czekajcie, no już. Pierwszą osobą, która dzisiaj przedstawi wypracowanie pod tytułem Moje szalone stunty jest Jojek. No nie. To będziecie numerkami. Jest 1, 2, 3 i 4 tutaj od lewej. Maryn 1, Ćwikła 2, Jojek 3, JPOG 4. Dzisiaj numerek szczęśliwy to jest numerek 4. A numerek do odpowiedzi 3. Także proszę przedstawić nam szalone stunty, które reszta musi powtórzyć oczywiście. Także panie Jojek, zapraszamy. No dobra. Kurde. Wszyscy na Bati 801 oczywiście. Także. Dobra, proszę powiedzieć, kiedy mamy się zatrzymać, kiedy to jest to miejsce, do którego dojeżdżamy i robimy stunta. Przy czym masz niecałą minutę teraz na zrobienie tego, no także. Nie. To nie masz więcej czasu. Minutę, odliczamy timer ci w prawym tutaj. Dolnym. Odliczamy ci tutaj. Dobra. No. Tutaj może być git chyba. Dobra, będziemy oceniać, pamiętaj. I co teraz robimy, no? Tutaj spróbować się odbić na most. Okej, dobra. No to wykonujesz pierwszą próbę. Wykonujesz pierwszą próbę, okej, w takim razie. Dobra, rozpędź spróbuję. Się i później tak, później kolejny jedzie. Maryn, Ćwikła i JPOG w takiej kolejności. Także uważajcie, co wasz kolega z klasy robi. I lecimy dalej. Dobra, na most mówi, okej. Nie wleciał, dobra. Pierwsza próba niezaliczona. Teraz Maryn, Margaryn, dobra, go. Jedzie. I Maryn zaliczył. Marynowi się udało, dobra, Ćwikła. Dobra. Oj, Ćwikła, o, stinki, nie udało się. JPOG. Nie udało się i to jeszcze normalnie wydupiło się niczym serwer na 5M-ie, także dobra, motocykl zniknął. Ja jeszcze sobie pojadę, zobaczymy, może mi się uda, no mi się udało, tak się składa. Druga, ostatnia próba, co ten samochód tam robi? No właśnie, też się zastanawiam. Dobra, to ja muszę rozwiązać w takim razie tu sytuację samochodową. A nie, ktoś już rozwiązał? O, tutaj, a rozumiem, Ćwikła tak chciał zaplusować, okej, plusik jest. Nie trafił to... Dobra, druga szansa w takim razie. Jojek, nie udało się, Jojek, dobra. Dalej, Ćwikła. Nie udało się, JPOG. Ojoj, będzie fail. No. No nie! Dobra, no niestety za tego stunta w komentarzach ludzie wypiszą ci ocenę, Jojek. No niestety Jojek, Ćwikła i JPOG nie znaliście tym razem, Marynowi się udało. Także lecimy dalej, numerek 1 wybiera teraz stunta, minuta dla ciebie oczywiście. Także Maryn jedyny, który na razie zdał, przy czym Ćwikła dostał plusika za aktywność, także pamiętajcie o tym, że Ćwikła plusik. Szukam fajnego miejsca. Tak, fajne miejsce, okej. Okay. A to nie fajne miejsce teraz szukasz. To się przyznajesz do tego, że nie odrobiłeś lekcji. No nieźle, Maryn. Dobra. Tu chyba minusik wlecie, albo BZ jakieś musi przynajmniej. Wiesz, nie przygotowania. Nie przygotowania nie ma. Akurat nie.
To jedynka dla dziennika. No spróbujmy tak. No jeszcze spróbuj, no to jedź. Dobra, tam ma daszek. No, poka, poka. Dobra, zrobił. No to tutaj numerycznie lecimy, kto miał numerek 2? Ja miałem. Ćwikła, więc Ćwikła, Jojek, J-Pog, lecimy taką kolejnością. Ćwikła wziął większy rozpęd, to trzeba mu zapamiętać, ale już doleciał, okej? Okay? Jojkowi nie pykło, kompletnie, zleciał. F. I J... Przeskoczył. Pog nie wleciał też, także... Ups, dziura była. O! Oj. Też się nie udało, niestety, nie tym nic razem. Nie powtórzył stąd tam. Niestety, nie tym... Co, jak to tam, jak się do nauczyciela zwracasz tutaj, gnoju mały? Mówię, mistrz, ty, a jak, że nie powtórzył stunta? Po prostu nie chciałem w tym momencie skakać, chciałem sprawdzić, co z Jojkiem tam na dole się dzieje. No. Dobra, dawaj, Jojek i J-Pog, drugie dzięki, podejście. Marian. Sobie powtórzę jeszcze raz skok. Okej, to 2 metry. Się odbił od dachu. No nie. O, Jojek umiera. Ja se spadłem, bo mnie Maryn za daleko! Ale tutaj też jest fajnie, także no nieźle. Dobra, ostatnia, trzecia próba jeszcze dla chłopaków, bo chciałbym, żeby Jojek i J-Pog chociaż jedną lekcję odrobili. Teraz no, przelecę na drugi daszek. Ja już mogę tylko powiedzieć, że Maryn dostaje mniejszą notę za tego stunta, bo był nieprzygotowany i wymyślił go na szybko. A nie o to chodziło. I ogólnie chciałbym tylko powiedzieć, że w ogóle tak naprawdę Ćwikła nie powtórzył stunta, którego Maryn zrobił. Jak nie powtórzyłem? No, powtórzyłem, tylko mnie zrzucił. Nie, Ćwikła, bo ty niestety nie zrobiłeś metodologią, którą Maryn przedstawił. No bo ty jeszcze bugowałeś. Ani... O Jezusku, nie, chodzi o to, że wszyscy wzięli za duży rozpęd. W porównaniu do Maryna. Maryn stąd robił, stąd, z tego podjazdu. Wleciałem i spadłem od razu, więc można zaliczyć te pół na pół, prawda? Nie, tego nie można zaliczyć. Dobra, jedziemy dalej, w takim razie kolejny, jeżeli chodzi o wymyślanie, jest numerem oczywiście, którym? Drugim, Ćwikła. Ćwikła, masz minutę czasu na wymyślenie stuncika, w sensie wymyślenie oczywiście, przygotowanie, pokazanie nam stunta, którego wcześniej przygotowałeś. Za te lekcje znowu J-Pog i Jojek niestety jej nie zdali, Ćwikła. Spoko, no czekam na Ćwikła dostanie plusik po prostu. Także już 2 plusiki dla Ćwikły. I Maryn też plusika dostanie za to. No gdzie mamy jechać za tobą, Ćwikła, także... No za mną. No dobra, no to jedź, masz już 30 sekund ci zostało. No ja czekałem na was. No tak się tłumacz teraz. No i co? Stąd i tu na daszek na Weaselu. O, to wyglądało jak przygotowane na szybko stunt, ojojoj! Tak, przygotowane na szybko. O, wygląda jak przygotowane na szybko, taki na ostatnie sekundy wręcz bym powiedział, no dobra. A ten stunt nie był kiedyś na szkole stuntów? Nie mam pojęcia, chciałem sprawdzić, czy jest bezpieczny ten stunt. Ale odbiłem się od jednej rzeczy. Dobra, J-Pog nie wskoczył. Maryn wskoczył, Jojek też nie wskoczył, okej. Już nam się, powiem tak, już nam się tutaj klaruje, kto wskakuje, a komu nie wychodzi to wskakiwanie. Także... Skakany nie było. Maryn, nie skakaj mnie z motorka. Witam. I o zdrowie pytam. Gdzie jest Jojek i J-Pog? Na ziemi. Patrzcie, jestem. Naleciał. A Jojek? Prawie. Dobra, panowie, jeszcze jedna próba. Halo, ja tu witam. Jeszcze jedna próba dla... O Jezusku. Jak go zmiotło z planszy po prostu chłopa tam. Dobra, dawaj, nie przestawaj. J-Pog, ty już lepiej myśl, bo zaraz twój numerek się kończy. I będziesz musiał, wiesz, tutaj odwalić jakiegoś stucika dobrego. Nie. Dobra, Jojek nie, J-Pog też nie. Twarzą Weasel News to nie był ten stunt jak coś. To nie był ten stunt, zdecydowanie. Dobra, J-Pog, w takim razie teraz twoja kolej, albo nie, ty sobie myśl, a my pojedziemy za mną teraz, bo ty miałeś ten numerek, to damy ci jeszcze dodatkową minutę na przemyślenie jakiegoś stuncika. My sobie pojedziemy za to w tym
konkretnym kierunku. Czemu tu się buldożer zrespił właśnie? Nie wiem. O. Mam dziwne wrażenie, że to nie był przypadek. Jedziemy tutaj. Proszę państwa, podjeżdżamy sobie, ale tutaj musimy na tereny zielone wyjechać, bo park jest jeszcze otwarty. Wjeżdżamy do przodu, bagowanko i wylot jak najdalej po prostu. Byle do autostradki albo do czegoś takiego. O kurde, mi się odbiło. W tym kierunku, także... O, ćwikła prawie wylądował. No tak, no powtarzajcie. Trzy próby, Max. Jojek, prawie. Jojek, to jest prawie pierwszy stunt, który ci wyszedł. Chciałem specjalnie coś prawie takiego łatwego, żebyś ty i J-Pog dał radę, także wiesz. O nie. Coś łatwego dla was, panowie, no. Jestem, o kurde. Dobra, J-Pog widzę tam nie bardzo. Dobra, leci, dobra, ćwikła. Okej, okay, super, jest, ćwikła przeleciał. Maryn też był bardzo blisko. Ale jojek, J-Pog jest, J-Pog zrobił pierwszego stuncika. Okej, okay, J-Pog, ty już myśl lepiej o swoim. A jojek gdzie jest? Jeszcze ja. A ty przeleciałeś jojek, czy nie? Byłem blisko. O Boże, czemu mnie tak źle wybija? Okej. Okay. Oj, na bok. No. I backflip, siema. Siema. Ale z tego fajnie wybija, z tego mocno. Gdzie J pogleci w ogóle na lewo? A jojek, jojka tu nie widzę cały czas, panowie. Czekaj. Jojek, to jest najłatwiejszy stancik dzisiaj. Tak czuję. Jojek, halo? Drzewo. Dobra, panowie, jedźmy dalej. Nie, pomijmy. Ten nie będzie liczony. Ten nie będzie liczony jak coś. Plusiki dla tych, którym się udało po prostu. Plusiki. Znaczy, ja się wywaliłem tam na murku, więc. Dobra, Maryn, ty już tam. Tutaj, halo. J-Pog, gdzie ty jesteś? W sensie. Tutaj niżej. Jesteś? Autostrada. Niżej. Dobra, autostrada. Panowie, wszyscy. Ja. Poczekajmy na ostatniego, który tutaj jeszcze jedzie. Na jojka. Poczekajmy chwilkę, J-Pog. O kurde. To Maryna czekamy. Tak, Maryn dostaje minusa za rozwalanie się na autostradzie w tym momencie. Nie, no, tego okay. Nie było. Okej, okay, czekamy na ciebie, Maryn. Go, jedziemy. Jest plan, albo zamysł bardziej, żeby tutaj się wybić od murka i po prostu okay. Wskoczyć na dach. Dobra, pierwszy. Po prostu wskoczyć. Dobra, no to ćwikła zrobił, J-Pogo dziwo zrobił. To taki stancik easy, można powiedzieć, także dobra, trzeba lecę. Powiedzieć, że nie było napracowanka, jeżeli chodzi o to. Nawet Jojek, ale się rozbił, ale wleciał. Nie! O, Maryn! Przeleciał, nie. Jojek, musisz powtórzyć tak, żeby się nie rozbijać, nie? No to jest za łatwy stunt, żeby się rozbijać. Maryn też powtóreczka, oczywiście. Ja muszę sobie wziąć motorek. No to bierz sobie. Dobra, to ja lecę na drugi dach. Dobra, jojek, nie rozbij się. Ćwikła. Maryn, podwieźć? Ale mam lowa HP. Dobra, panowie, który numerek teraz wyszukuje mapę? Który stancika robi? No Maryn, ja ci mogę po prostu nie zaliczyć to. Za J-Pog, gdzie ty lecisz? To już wersja zaawansowana, jak rozumiem. Dobra, to tu doleciał każdy. No, niech będzie. Za tę mapę też plusik, za tę mapę, za tego stanta. To był bardzo łatwy stancik. Także, no J-Pog nie widać na pracowanka. Miałeś więcej czasu, no nie wiem jak to tak. Dobra, ćwikła. Ty robisz zawsze spocone triki. Nie, bo teraz się zmienia kolejność, teraz ćwikła. Minuta dla ćwikły. Na ogarnięcie szybkiego, jakiegoś dobrego stancika. Dobra, no to tutaj, nie? Tu, no. Tu i przez ten budynek. Przez budynek, nie na budynek, tylko za niego aż. Ten co tu jest. Rozumiem, no to jedź. Czekajcie, gdzie przeleciał? Łatwo na budowę wleciałem aż. A to nie miało być na budowę, tylko za budynek. No za budynek. Tylko że aż mnie przerzuciło, nie? O na budowę! To źle chyba tam. To za daleko mi się wydaje, ale to... Na ulicę za budynek? Dobra, no ja się rozbił. J-Pog też niewyraźnie tutaj wygląda. Na budowę. O! Siema wariaty, ty bliskie. No ej, to jest... Nie, dobre, to muszę docenić. To na nie budowę był zamysł, wskoczyć? Tak, to nie był zamysł, ale ćwikła znalazł fajnego stunta. To muszę docenić, tak, to prawda. Tam się odbijasz i lecisz tutaj na budowę. Także
Mamy tutaj, powiem tak, no rysuje się dwóch najlepszych uczniów dzisiaj... dzisiejszych i... O, leci! Dwa patałachy motocyklowe trochę. A jak? Nie no, oni po prostu nie są rozgrzani, powiem tak. Dobra, Jojek z JPOG-iem, ostatnia próba. No, jestem ale nawet ćwikła, dalej. Ćwikła, trzeba docenić, naprawdę ćwikłę tutaj. Oj, oj. Nie, Jojek, nie. Jak mi trafik nie będzie stał, to... Jojek, może nie wiem, weź sobie wózek golfowy, bo się porozbijasz za bardzo na tych motocyklach dzisiaj. Nie wiem. Nie no, Jojek po prostu nie jest jego dzień. To nie jest dzień po prostu Jojka. Ja zrobię go jeszcze raz. Tak mogę powiedzieć, to nie jest jego dzień. No wiesz, to kolejne próby się oczywiście nie wliczają, że najważniejsza jest pierwsza próba. Oj! Prawie. Oho! Odpalmy jeszcze! Takiego fikulca zrobiłem. No, 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 te palmy bardzo bezpieczne. Oj! Ale motor jest. Dobra, gdzie jest nasz zawodnik? Możemy teraz sobie, wymienić motocykle, żeby wszyscy mieli świeże, sprawne, żeby nie było, że to teraz wina motocykli. I następną trasę wymyśla Jojek. Okej, Jojek nie doskoczył teraz, tak? Tak, no. A ty skoczyłeś JPOG tam? Dziękuję, można zapytać. No, doskoczył. Dobra, dobra. Jojek, dawaj, kolejna trasa, minuta czasu. Dla ciebie. Jedziemy wszyscy za Jojkiem. Nie no, Team Rufian mimo wszystko. Gdzie no, dojedzie tak. Jojek? Proszę państwa. Jojek, dawaj, po prostu. Ja to wam przypominam, po prostu wiesz, jedziesz, odbijasz się od czegoś, tak ćwiko i mówisz, to jest stunt! To jest ten stunt! No! O kurde. To nie był ten stunt. Drzewo ich połapało. A ja przeskoczyłem. Przeskoczyłem przez autostradę całą. A ja na samochodzie się rozbiłem. Dobra, Jojek, zostało ci. To nie był ten stunt, zdecydowanie, Jojek. No nie. Jojek, szybko, masz 30 sekund jeszcze. Ostatnia próba. Woo! Inaczej wchodzi pała od razu do dziennika elektronicznego, no. I wezwanie rodziców jeszcze. Chwila. Także... Nagana dyrektora. Tak, dokładnie tak. Ja bym się teraz wywalił na tym kole. I zostajesz wpisany do kroniki. O Jezus! No to chyba... Sorry, ćwikła! Jojek umiera, ćwikła umiera. No, bardzo fajny ten stancik, taki trochę niebezpieczny. JPOG nie trafił w locie. JPOG by mnie wlecił i spadł. Dobra, Jojek, tutaj dla ciebie taryfa ulgowa pójdzie teraz. Tobie dzisiaj coś nie idzie, także chodźcie za mną. Chodźcie za mną, zdecydowanie. Misz będzie robić. Podjedźcie tutaj. Co będzie robić? Misz będzie robić. Chodźcie. Kto się tam kręci tak? A ćwikła oczywiście, zakręcony chłop. Nie wiadomo, co tam robi na dole jeszcze. Auta mnie przejeżdżają. A to dlatego cię tak zakręciło, dobra. Tak. Bo się zastanawiałem, co cię tak przekręciło tam. Samochód to brzmi jak dobra opcja. Dobra, Maryn, gdzie ty jedziesz w drugim trzy kierunku? Samochody, dokładnie. Dobra, już, jedziemy, dalej. Proszę państwa, rozpędzamy się. Bierzcie sobie na jedno koło już motocykl jak coś. O, przerzucamy nie. Jedno koło. Jedno koło jedziemy, proszę państwa, tutaj. To nie, Maryn! To jest ten stand, jak najdalej, do tego nawet. Jakieś trickersy do zrobienia, o, z podbiciem zrobiłem i... Wow, z podwójnym podbiciem! Ten, co poleciał. No chwila, przeleciałem aż ten, Boże, jak to się nazywa, kanał burzowy przeleciałem. To ja teraz muszę jakoś wyjechać tutaj... Dobra, o Jezusku! Dawać, panowie, no, powtarzać po mistrzu! Już, cześć. Kurde! Teraz tam wrócić to będzie wyczynić. Dobra, JPOG widziałem rozbicie, okej. Ja tam jestem. Niczym rozbicie dzielnicowe w Polsce, także... Oj. No ile razy trafik we mnie wjedzie, no... Jak to jedziesz może, pod prąd, to wiesz. No, jest taka szansa, że jak jedziesz pod prąd, to trafik może w ciebie wjeżdżać, wiesz? Dobrze tu ćwikła zauważył, że tak powiem, także... No panowie, jak wam idzie? Jak do skoki lecą? Woo! No. Pan Jojek, udało się zrobić może? Prawie. O kurde! Okej, okay, wierzę na słowo, że prawie. Ej, jak wyłączyć tą kamerę kaskaderską? Po prostu jej nie włączaj, dziękuję. To trochę mi przeszkadza. No, to nie powinna ci przeszkadzać, jeżeli byś dobrze skakał. Ona by ci się nawet nie włączyła, bo ty pewnie tam od tej wyskoczni skaczesz.
Jest taka szansa. No, 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 jest szansa. Dobrze, dobrze, tu dźwigło, a plusik! Plusik za spostrzegawczość teraz. No, no, no. No ty się po prawej stronie to od tego murku. Jak oglądałeś, jak robiłem? No, Maren wie. Maren się wywrócił po drodze. Maren minusik. Wywaliłem się po drodze niestety, no przepraszam. Dobra. Ostatnie próby i grupujemy się na ocenie. Będzie ocena wyciągana, panowie, w takim razie. Aj, no, nie, no to... za pierwszym razem najlepiej było. Uuu, jeszcze Free 60 dookoła. Ała, nie udało się. W sensie udało się, ale wylądowałem na motocyklu i umarł mi od razu. Na o tym nie. Motocyklu. Maryn to samo. Maryn umiera. Chciałem na dobra, billboardzie. Wszyscy, którzy Maryn, skoczyli... Maryn, wiesz, że twój motor jest na billboardzie? Robimy nie, podjazd. Nie, bo tam chciałem wylądować. Na billboardzie, okej, Maryn. Zapamiętamy sobie to, gdzie chciałeś wylądować. Dobra, chodźcie tutaj, panowie. Rozliczymy się po prostu w tym momencie. Mam nadzieję, że widzowie was też ocenią oczywiście. A jak leci? O, udało się. Któremu się Jojek się udało? Mówisz? No. A gdzie doleciałeś? Powiedz mi, panie Jojson. Na dalszy ciąg autostrady. Okej, dobra. JPOG już prawie tu obok nas. W ogóle? Tam gdzie stoimy, nie ruszamy się kompletnie. JPOG dojechał tu jako trzeci. To jest ostatni test, panowie, kto tu dojedzie? Pierwszy jako ostatni. Dobra, Jojek dojechał. O, Maryn, niestety. Dobra, panowie. Kto zajął z was pierwsze miejsce? Oceniamy, sami się ocenicie. JPOG, według ciebie pierwsze miejsce? Według mnie? No chyba Świkła, no. Maryn, według ciebie pierwsze miejsce? Też Świkła. Według ciebie Jojek pierwsze miejsce? Oj, mi się wydaje, że Maryn. Według ciebie Świkła kto pierwsze miejsce? JPOG. Joooo! Nie no, Maryn! Joooo! My god! No trudno będzie tutaj rozsądzić. Ćwikła zbierał sporo plusów po drodze. Maryn też doskakiwał. Powiedzmy, że będzie pierwsze miejsce ex aequo, szczególnie, że zagłosowali na siebie naprzeciwko. Tutaj jeszcze duchem sportowej rywalizacji drugie miejsce na podium, drugie najlepsze dostanie w takim razie JPOG i Ojek ex aequo. Nawet. Niechaj będzie dzisiaj ułatwiona szkoła, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Do widzenia. Do zobaczenia, elo, cześć. Pa, pa. Siemano.